Cześć, witam was wszystkich, z tej strony Aronblue TV, a to jest kolejny odcinek z mojej serii Let's Play Ratchet & Clank Tools of Destruction. W ostatnim odcinku przylecieliśmy tutaj właśnie na planetę Kobalia i tam właśnie zaczęliśmy na tej planecie Kervan, gdzie Imperator Tycheon na nią najechał. I ostatnio gadaliśmy właśnie z tym szmuglerem i dostaliśmy takie coś. Więc zaraz tam wbijamy, ale zanim to jeszcze się porozglądajmy po okolicy. Okej, to są devices, właśnie o tym co mówiłem. To są różne przydatne urządzenia. No i mamy je po prostu tutaj, w tym miejscu. Widzicie, mamy bomby, to jest Gruvitron, a to jest Lech Bomb. I właśnie jak będziemy przychodzić za drugim razem, dostaniemy Golden Gruvitron i to będzie już w formie broni, którą możemy spokojnie ulepszać. Okej. Dobra. Tutaj coś jeszcze jest. Pamiętam, że była tutaj jeszcze tytanowa śruba. Tam gdzieś na górze ona była. Tylko dokładnie nie pamiętam gdzie. Ale dobra, najpierw tam pójdziemy. Mam nadzieję, że ten wcześniejszy odcinek się wam podobał. Wrzucał się parę godzin, ale jakoś tam wyszło. Dobra. Napełnimy to coś. I już. Bardzo lubię ten sprzęt. On robi tak, że właśnie wrzucamy takie galaretki i później skaczemy na nich. Czyli klikamy R2, żeby zrobić galaretkę. Można ją powiększyć, żeby wyżej skakać. Jak już na niej jesteśmy, klikamy X. Po prostu. Seria Ratchet & Clank ma naprawdę mnóstwo różnych broni, urządzeń. Tak samo studia Insomniac Games, jest taka gra teraz, która wyszła na Xbox One, Sunset Overdrive, jeżeli kojarzycie. I ta właśnie gra... właśnie w tej grze można tam zdobyć... Znaczy, tam też mamy różne bronie. A, te stworki lubią to jeść. Dlatego lepiej zostawić jedną kostkę dla nich, bo wszystko nam zjedzą. Kurczę, no właśnie, o tym mówię. I zjedzą nam wszystko. A tutaj co mamy? A tutaj nic nie mamy, tak? Tam nic nie ma. A nie, jest. Dobra. Tam jest taki ukryty... O, dwie takie skrzynie z raritanium. Fajnie w sumie, że je znalazłem. Wcześniej, kurczę, nie wiedziałem, że to tutaj jest. Nigdy tutaj jakoś nie zaglądałem. Dobra, damy radę? Damy radę. Jeszcze właśnie w locie, jak latamy, spadamy, tam szybujemy, też możemy używać broni. Spokojnie możemy używać broni. A te stworki to już możemy spokojnie sobie rozwalać.
Właśnie Ratchet and Clank Tools of Destruction to jest pierwsza część tak naprawdę tej nowej trylogii, czyli Ratchet and Clank Future. Czyli jakby Ratchet and Clank przyszłość, można powiedzieć. To jest pierwsza część tej trylogii. Dlatego spokojnie można nagrywać. Ja teraz będę nagrywał tą nowszą trylogię. A potem się zajmę tymi starymi częściami. Właśnie ten 1, 2, 3. Te części 1, 2, 3 miały co prawda słabszą grafikę, ale mimo wszystko jest to prawda początek serii, dlatego warto byłoby je przejść. Okej. Drzwi są już otwarte. Tutaj jeszcze ten mój Omni Blaster. Grafika jest naprawdę, naprawdę super. Naprawdę się nie spodziewałem takiej dobrej grafiki. I teraz już, jak widzicie, tam prawda nie miałem żadnych problemów. Normalnie włączyłem i mi normalnie nagrywało. Kurczę. No nie. Aha. I spadłem do tego glutka. Mówi się trudno. Dobra. Kolejny. Nie, tym razem trzeba większy, czyli szybciej, kurde. Dobra. Jesteśmy. Już podjąłem decyzję, że odcinki będą po pół godziny, dlatego, bo byłoby po prostu za ciężko nagrywać dłuższe. Chodzi nie o to, że nie mam czasu, tylko o to, że strasznie długo te odcinki się wstawiają. Wczoraj zostawiłem komputer włączony na noc. Prawda, się tam to wrzucało z 4-5 godzin. Na szczęście komputer się nie wyłączył i wszystko się ku mojej radości przesłało. Okej, teraz ten klocek przesuwamy, żebyśmy mogli wejść tam naszymi butami. Wbijamy tam. No i teraz, prawda, tradycyjnie przekręcamy tą rurę i otworzą nam się drzwi. Gelatonium plant restored to 100% efficiency. Emperor Tachyon will be most displeased. No właśnie. Oj, tam jest złota śruba, widzicie? Ratchet, we should see that smuggler about the ride he promised. Okej, odwaliliśmy już robotę, którą nam kazał zrobić ten szmugler. To teraz wystarczy tam wrócić do niego, a on nas zawiezie swoim statkiem. Ale tak naprawdę to wcale tak nie do końca będzie. Zobaczycie wkrótce. Dobra. Te stworki są w sumie denerwujące, ale nie stanowią jakiegoś problemu. No i teraz musimy, prawda, oddać ten glutek i wracamy. Dobra. No i teraz, prawda, zjeżdżamy tą windą, którą tam widzieliśmy wcześniej. Oj, tam właśnie widzicie była złota śruba. Ale dostaniemy się tam
inaczej. Musimy pójść tam od innej strony. Jeszcze nie będę leciał na kolejną planetę, dlatego bo chcę wam jeszcze zaprezentować resztę tej planety, dlatego bo to jeszcze nie jest koniec. Postaram się robić te planety na 100%. Na razie nie będzie się to, nie będzie to możliwe, bo nie mam wszystkich odpowiednich gadżetów, ale to co się da, to zrobię. To jest pierwsza zbroja. Jeszcze nie mamy na nią pieniędzy, ale teraz będę na nią odkładać. Więc tak, najpierw zajmijmy się złotą śrubką. Czy tam tytanową. Przyzwyczaiłem się do tytanowej, bo tytanowe były w ten Ratchet & Clank Size Matters na PSP. Dobra, czyli wskakujemy tutaj. Jak widzieliście, nie było to możliwe, bo po pierwsze przejście było zablokowane, a po drugie, jeżeli nie weszlibyśmy do tej fabryki, to te takie maszyny nie kręciłyby się. Więc to by był problem. Tam mamy jeszcze skrzynię z raritanium. O, tam, widzicie? Na pewno ich nie ominę. Bo raritanium bardzo się przyda. Dobra, idziemy do kolejnego. W sumie to jest taki tam lekki parkour, ale nie jest to wcale jakieś trudne. Żeby spaść czy coś. No i mamy śrubkę. Jak widzicie, trudne to nie było. I teraz, prawda, zjeżdżamy na dół. Ale to nie koniec jeszcze niespodzianek na tej planecie. Tutaj jeszcze, może nie jest to za bardzo widoczne, ale jest tutaj jeszcze taki jeden mały sekrecik. Jeszcze jest jeden lewiatan. Może rzucimy ten Gruvitron, będzie tańczył. O, no, widzicie? Tańczy. Wielki lewiatan tańczy. Śmiesznie to wygląda. No właśnie. Widzicie, to wygląda naprawdę komicznie. Jeszcze jak przytrzymamy L1, to mamy taki właśnie tryb celowania. Poczekajcie chwilę. Mi się tutaj wyszło z mojej aplikacji coś. Zaraz. Okej, dobra, już jest okej. No to idziemy dalej. Prawda? Więc może ten sekret nie jest jakiś duży. Ale mimo wszystko w Ratchecie warto mieć oczy dookoła głowy i wszystko dokładnie sprawdzić. Tam się jeszcze kryje dużo różnych innych rzeczy schowanych. Jeszcze, prawda, poluję na ten Rhino Holoplan. O, mamy kolejnego lewiatana. Dlatego, bo grając poprzednio, również nie zdobyłem Rhino jeszcze. Kurde, kończy nam się amunicja. Super, skończyła nam się amunicja. Ale to nie jest dla nas żaden kłopot już. Nie z takich opresji się udawało wyjść.
O, teraz pokażę wam tą plazmę. Widzicie takie potworki? I one atakują naszych wrogów. Na takich mniejszych działa to skutecznie, a na tych większych... No już trochę słabiej. Kurczę. Z tymi lewiatanami to trzeba się trzymać bardzo na odległość. Jeszcze będzie jedna taka planeta, na której będzie więcej potworków takich, niekoniecznie lewiatanów, tylko takich innych różnych potworów, które będą nam dawały mnóstwo, będzie ich mnóstwo i będą nam dawały kupę dusz, naprawdę, bardzo dużo. Bardzo dużo dusz nam będą dawały. No już. I ta plazma załatwiła lewiatana. Więc jak widzicie, troszeczkę się wzbogaciliśmy. Nie ma tutaj już nic więcej. Tak więc wróćmy już do miasta. I od razu dostałem jakiś skill point Giant Master, dlatego bo zabiłem wszystkie lewiatany, które są na tej planecie. I niestety to tak nie działa chyba, że te lewiatany się chyba nie odradzają tutaj. Jak już raz zabiliśmy lewiatana, to już więcej go chyba nie będzie. Ale na tej planecie będą takie dinozaury, które dadzą nam bardzo dużo takich właśnie dusz. Okej, jeszcze zanim wyruszymy, to zajrzyjmy do sklepiku z bronią. Jeżeli nie wiedzieliście, to kiedy idziemy do sklepu z bronią i kupujemy amunicję, albo w ogóle tylko tam wchodzimy i wyjdziemy, to odnawia nam się całe życie, nawet jakbyśmy mieli jeden. O, widzicie? I dostaliśmy życie. To jest Tornado Launcher, jeszcze nas nie stać, ale możemy ulepszyć kombustor. Weź kupmy to. No jak widzicie udało się zebrać na tyle dużo raritanium, żeby ulepszyć już prawie całą tą broń. Okej. Na tej planecie już tam nie ma nic więcej do zrobienia. Przynajmniej tak mi się wydaje. Wszystko już zrobiliśmy. Więc ruszajmy na kolejną planetę. Ale będzie to taka trochę nietypowa wizyta, a dla Ratcheta to nawet niezbyt przyjemna, chociaż wypłyną z niej korzyści. Dobra. No, I can take you all as far as Stratus City. How'd that be? Okej, no to lecimy. A tamto szczeknięcie to był mój pies. Galaxy. Tachyon owns all of it? Yep. Ironic, ain't it? The one Kragmite they didn't vaporize comes back to oppress the galaxy. Who is they? Who? Are you kidding me? The Lombaxes vaporized the whole lot of them years ago, left the Kragmite planet nothing but an empty hunk of dirt. Ah! Oh!
Nazis! Oh, saviors of the universe! Attention, transport vessel. A bioscan reveals a Lombax life form aboard your ship. Stand by for immediate disintegration. Fuck! Get to the Lombax! Nothing but trouble! Nothing but trouble! Sir, if you jettison the excess cargo, you could increase your speed and evade capture. I couldn't agree more. No właśnie, i nas ten koleś wywalił. Jak miło. Kurczę. Szlak, no. Nie możemy dednąć. Dobra. Teraz szybko. Teraz szybko życie. I już. Wróciliśmy do Stratus City, żeby dowiedzieć się trochę więcej, prawda? Bo nas ostatnio... O, nice upgrade. Nas ostatnio właśnie wyrzucili z tego miasta. Tak więc dowiemy się o wiele więcej. Ale od razu wam powiem, że wywalą nas znowu. Na bezludną planetę. Sorry za taki spoiler, ale i tak przecież gdybyście oglądali, byście się więcej dowiedzieli. O, fajnie. Dostaliśmy od razu to urządzenie. A i właśnie jakbyście, jeżeli zauważyliście, włączyłem napisy do... na filmach, dlatego bo pomyślałem sobie, że nie wszyscy z was tak szybko czytają, prawda? I może to będzie dla was takie trochę ułatwienie, że są napisy, to zawsze można sobie, prawda, na pauzę zatrzymać, przeczytać. No, więc tak po prostu włączyłem. Nic nowego nie ma. Dobra, tego gościa najbardziej nie lubię. Ale możemy zrobić, żeby tańczył, co nie? No i dostaliśmy nową broń. Shock Ravager. Fajnie. Przyda się nam. Ale tych gości to wystarczy. No właśnie. Znowu ten koleś, więc znowu włączymy to. No. Jak widzicie, rozwalając wrogów, również dostajemy raritanium. Więc to się akurat przydaje. Mamy już 793. Jak będziemy znowu w sklepie z bronią, to ulepszymy sobie, skończymy ulepszać sobie ten... Dobra. O, fajnie. Skończymy ulepszać sobie kombustor i będziemy ulepszać inne rzeczy. O, a tutaj jest tajne przejście. O, fajnie. Kolejne raritanium. I dostaliśmy dwa gruwitrony. Szczerze powiedziawszy, odkryłem to przejście dopiero teraz. Wcześniej w ogóle nie zwróciłem na to uwagi. Trzeba po prostu dużo w tej grze szukać, dlatego bo naprawdę to jest mnóstwo przejść, w których są te plany Rhino, prawda, różne raritanium, jakieś skrzynki ze śrubkami, złote śruby.
Dobra. Tu chyba jest wszystko już oprócz tego robocika zniszczone. Pozbierajmy sobie raritanium. No nie, kolejny dropship. Ale co oni nam mogą zrobić? Jak widzicie, plazma się całkiem dobrze sprawuje. Nie musimy ich rozstrzeliwać, możemy tak po prostu na nich skakać. Wtedy się w śmieszny sposób oni rozwalają sami. Dobra. Lecimy dalej. Ale już nie lubię zostawiać wrogów za mną. Mam jakiś taki zwyczaj. Dlatego najpierw będę rozwalał wszystkie potworki, a później będę wracał. Dobra, tutaj chyba nic nie ma. To jest Swingshot. To jest podstawowy gadżet, który jest w każdej części. I teraz to jest jeden z trudniejszych momentów, czyli tak, lecimy tędy. Teraz będzie bardzo dużo wszystkich tych wrogów i wszystkiego. Znaczy, dobra, jeszcze nie, ale za chwilę już będzie taki właśnie moment. Dobra, tutaj coś jest. Dobra, tutaj nic nie ma. Lecimy dalej. Ulepszmy sobie ten kombustor. Dobra. Ulepszyliśmy sobie na maksa. To teraz Fusion Granat będziemy ulepszać. Dobra, nie mamy kasy na więcej. To jak już sobie ulepszyliśmy, lecimy dalej. Dobra, zniszczone. Oni zostali zniszczeni. Kurczę, tą skrzynkę to mogło tylko rozwalić to dużo, ale już trudno. Dobra, dajemy Swingshot. Ejdź, nie to. Dobra. Lecimy. Jak widzicie, dużo tutaj mamy wrogów. Wszelakich. Okej. Idziemy dalej. Chyba ten odcinek będzie trochę dłuższy, bo już nagrywam teraz 29 minut. Ale w takim momencie skończyć to raczej nie jest dobry pomysł. Widzicie, ryboludki tańczą. Są naprawdę komiczne. Tak samo właśnie siły Imperatora Tychiona pojawią się w Ratchet & Clank Załoga Q. Ale nie będę jej nagrywał, dlatego bo to jest bardziej gra przeznaczona dla dwóch graczy. W pojedynkę nie zrobicie jej całej. Na pewno nie. Może pierwszą misję tak, ale już dalej to już będzie naprawdę trudno. Tutaj mamy jeszcze raritanium. Dobra. Nie zauważyłem tego wcześniej.
Tak, zdecydowanie ten odcinek będzie trochę dłuższy. Dlatego, bo wolałbym jednak tą planetę skończyć. Bierzemy nasz swingshot. Kurczę. No nie. No i widzicie, właśnie o tym mówię. Że jest taki checkpoint od tego momentu. Dobra, no to jak już tak zginąłem, a jest już pół godziny, to już żegnam się z wami w tym odcinku. Pamiętajcie, że jeżeli odcinek się podobał, żeby zostawić łapkę w górę, bo to bardzo mnie motywuje do dalszej pracy. No i oczywiście subskrybujcie na więcej, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku naszej przygody z Ratchetem. Pozdrawiam was wszystkich, Aaron Blue TV.